Witamy w pierwszym webinarium realizowanym w toku projektu Regionalna Sieć Rozwoju Wolontariatu 2, realizowanym w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowych FIO na lata 2023-2030. Gościem dzisiejszego spotkania jest Adrian Skoczylas, prezes Stowarzyszenia EZG. Adrianie, od lat jest związany z organizacjami pozarządowymi, działając w obszarach związanymi z koordynacją projektów, rozwijania narzędzi do partycypacji społecznej, współpracy z samorządem lokalnym czy aktywizacji młodzieży. Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z trzecim sektorem? Dzień dobry jeszcze raz. Moja przygoda z trzecim sektorem rozpoczęła się pod koniec liceum, gdzie trochę już szukałem różnych takiej aktywności właśnie społecznej w różnych miejscach. No i tworzyło się pewne środowisko, które się jakby u zarania dziejów właśnie Stowarzyszenie EZG gdzieś tam się integrowało, miało swoje pomysły, no i dołączyłem do niego. I przy okazji różnych projektów, głównie początkowo tutaj chodziło o bezpieczeństwo w internecie, to był taki pierwszy konik, ale od razu też takie rzeczy właśnie typowo obywatelskie, historyczne jakoś się zadziałały, i z takiej właśnie, z takiej aktywności gdzieś tam rozpoczynałem. I z czasem też portal internetowy, który tworzyliśmy w Zgierzu, który miał informować o tym, co się dzieje, więc jakby też taka działalność dziennikarska była na początku tej mojej aktywności. I z czasem pojawiały się kolejne gałęzie tego wszystkiego. Obecnie jest to Stowarzyszenie EZG głównie, ale nie tylko. Opowiedz nam, czym zajmuje się Wasza organizacja? Nasza organizacja zajmuje się wszystkim aktywizacją, angażowaniem do działania osób w Zgierzu, powiecie zgierskim. Też rozszerzamy swoje działania aktualnie. I to są takie tematy jak popularyzacja historii, kultury naszego miasta, wiedzy o niej, angażowanie młodzieży do działania, głównie wolontariatu, ale też szerzej. To są działania takie obywatelskie, uświadamiające. I również medialna, kiedyś to portal, teraz radio, podcasty, czyli to też w takiej formule działamy. I jakby naszym celem jest pokazywanie tego, że właśnie w Zgierzu dzieją się fajne rzeczy, a jak czegoś komuś brakuje, to może, mówiąc wprost, wziąć się do roboty i też samemu coś takiego zorganizować przy pomocy naszej grupy, przy pomocy naszych narzędzi. Realizujemy różne projekty, w tym momencie oprócz takiego działania właśnie w ramach Funduszu Młodzieżowego, też z NIW-u, gdzie rozwijamy swoją działalność jako organizacja młodzieżowa i też kompetencje. Również projekt SPRO, gdzie właśnie te cztery, można powiedzieć, elementy naszej działalności, czyli właśnie młodzież i wolontariat, media, sprawy obywatelskie i sprawy historyczne, też wzmacniamy. I również też zaczęliśmy działania w obszarze ekologii, edukacji na temat tego, jak brać udział w różnych konsultacjach społecznych, więc jakby to jest też taki obszar w ramach też właśnie działań takich obywatelskich. No właśnie, te działania obywatelskie, społeczne, wolontariat są jednym z elementów ważnym Waszej organizacji. Jak to wygląda w stowarzyszeniu? Bo też wiem, że głównym tutaj odbiorcą, beneficjentem czy uczestnikiem tych działań jest młodzież i to jest taka specyfika trochę tego otoczenia. Jak właśnie angażujecie młodzież w te działania, w wolontariat i partycypację, działania społeczne? Jak to wygląda u Was? Tak, faktycznie młodzież, zwłaszcza z kiedyś gimnazjów, teraz późnych podstawowych i liceów, szkół ponadpodstawowych, jest gdzieś tam naszym takim odbiorcą przy różnych działaniach, czy właśnie wolontaryjnych, czy historycznych, czy obywatelskich. Jakby tutaj pierwszym takim krokiem zawsze jest kontakt ze szkołami, ponieważ nauczyciele, będąc na co dzień z tą młodzieżą, jakby wychwytują też te postaci, które częściej angażują we wszystko, co można wtedy, bo to jest często i samorząd, czy młodzieżowa rada, czy właśnie wolontariat, szkolne koła wolontariatu, czy jakiekolwiek inne formy aktywności. Więc to jest też taki pierwszy zasób do tego, żeby gdzieś młodzież integrować między szkołami, też wzmacniać, pokazywać nowe ścieżki działania, bo my oczywiście głównie tutaj ich że tak powiem, gospodarujemy czas popołudniami raczej, bądź w weekendy, czyli właśnie takie działania wolontaryjne, edukacyjne, czy jakieś akcje, happeningi właśnie po szkole, więc jakby też mając swoją przestrzeń, to też jest ważne przy angażowaniu młodzieży, żeby mieć właśnie taką swoją trochę przestrzeń, w której dorośli są, ale się nie narzucają za bardzo, raczej tylko gdzieś tam wspierają. No właśnie to jest taki czas, takie miejsce, że właśnie ta młodzież może się spotkać, też zaproponować swoje działania i realizować również, więc no to jest tak, jakby też no, staramy się rekrutować przez internet, no bo to też jest wiadomo główny gdzieś tam kanał dotarcia teraz do młodzieży, ale tak jakby no tutaj silna współpraca ze szkołami no musi też być, no bo no to jest jednak takie główne miejsce, gdzie młodzież spędza czas. I takie angażowanie poprzez włączanie i też jakby wykorzystywanie tego potencjału i pasji, którą ma młodzież, bo niewątpliwie ma ich dużo i często jakby no różne organizacje mają problem, żeby to wydobyć. Tutaj jesteście świetnym przykładem zarówno właśnie w aktywizacji tej grupy, jak również właśnie samego wolontariatu, bo już też pewne doświadczenia i dobre praktyki są. Tak byś mógł się podzielić. Co jest ważne we wdrażaniu i w przygotowaniu organizacji, żeby właśnie ten wolontariat funkcjonował w sposób sprawny, zorganizowany, bezpieczny? No, przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie wolontariat nam chodzi, czego potrzebujemy, czy jakby gdzie w ogóle miejsce tych wolontariuszy jest, tak? Bo często się jakby później w trakcie okazuje, że tak naprawdę no, ci wolontariusze nie mają za bardzo co robić, albo jakby chcemy tych wolontariuszy przygarnąć, ale jakoś jednorazowo i później właśnie nie wiemy, co z nimi zrobić. Więc przede wszystkim to jest przemyśleć, tak? Gdzie w naszej organizacji jest miejsce dla wolontariatu. I nie wiem, ilu osób potrzebujemy tak naprawdę, tak? No bo zapraszając wolontariuszy, otwierając jakąś rekrutację na przykład, no to musimy wiedzieć, czy nam bardziej chodzi o 2 osoby, czy o 20, czy jeszcze więcej, tak? Które gdzieś tam możemy zagospodarować. No znalezienie przede wszystkim też właśnie jakiegoś miejsca, działania dla nich, też takiego, no trochę jakby w typowej mówię o pracy trochę, nie? Czyli też trzeba wiedzieć, do czego angażujemy. Bo oczywiście można zaprosić wolontariusza, który chce coś robić i też mu znaleźć jakieś takie działanie w jakimś wachlarzu tych rzeczy, które mamy już jakby w trakcie. Natomiast no dobrze też wiedzieć, gdzie potrzeba właśnie takiej osoby wolontaryjnej, a gdzie ewentualnie nie. Więc jakby to jest ta rzecz. No oczywiście też przygotować się prawnie, tak? No bo jedną to jest oczywiście wypromować i przyłączyć jakiegoś wolontariusza do działania z organizacją, ale no to są też określone rzeczy prawne, które trzeba na pewno zwrócić uwagę, tak? Żeby się też nie potknąć po prostu w którymś momencie i też zabezpieczyć faktycznie tę działalność wolontariuszowi. No to z takich rzeczy. Jeżeli, no też myślę o tym planowaniu na pewno działań, mieć taką też otwartość na to, że wolontariusz czasem wie, co chce robić, a czasem nie wie. No i to też nie jest nic złego, jeżeli jakby wolontariusz przychodzi i po prostu czeka na wskazówki i na początku jest jakiś tam pewnie niesamodzielny. No to jest też kwestia właśnie tego, żeby znaleźć osobę, czy osoby, czy grupę osób do tego. Najczęściej to jest oczywiście koordynator wolontariatu, jakby to może być no, osoba, która jakby zajmuje się wyłącznie tym, a może po prostu włączać działania, ale no, ktoś, kto trochę się tym wolontariuszką na początku zaopiekuje, tak, i pokaże, wprowadzi w organizację, pokaże, jakie osoby tam są, czym się organizacja zajmuje, no i też jaki jest wycinek tych zadań dla tego wolontariusza, tak, czy to w ramach danej organizacji, czy no my trochę też staramy się na przykład młodzieżą też zapraszać do pomocy przy innych organizacjach, instytucjach, tak żeby no one nie musiały właśnie mieć jakby swojej struktury wolontaryjnej, tylko mogły korzystać z naszej, tak, na przykład ze Zgierskim Muzeum tak działamy, więc no to jest tak, no to jakby też ta rzecz właśnie z tą osobą czy osobami, które trochę za to też będą odpowiedzialne, żeby się tymi wolontariuszami zaopiekować. Tutaj wychwyciłem z tej wypowiedzi, że tak, ważne jest, żeby odpowiednio zdiagnozować potrzeby organizacji, następnie odpowiednio przygotować zaplecze od strony takiej organizacyjnej, czyli przestrzeń, jak i merytorycznej, czyli no, zadbanie o takie przygotowanie prawne, trochę takie myślowe, perspektywiczne też sprawa. I później jakby monitorowanie, wspieranie tego wolontariusza w dalszym działaniu oraz jakby tutaj stopniowanie zadań i czasami zmiana jakby systemu pracy, żeby jak najdłużej był w tej organizacji. No właśnie, czy w ramach tych działań z wolontariuszami w waszym wolontariacie wspieracie współpracujecie ze środowiskiem, z otoczeniem zewnętrznym, z partnerami lokalnymi? Czy to jest ważne? No, mamy w ogóle takie założenie samo naszego istnienia trochę jako stowarzyszenia, czyli raczej integracja z innymi organizacjami, instytucjami, środowiskami, a nie bycie trochę samym dla siebie. Więc no, jakby przy tej organizacji wolontariatu też nam to przyświeca, tak? No bo jakby oczywiście różne miejsca są, które same sobie gdzieś tam ten wolontariat tworzą. Jakby mają swoją grupę, swojego koordynatora, koordynatorkę, jakby swój tok działania, więc jakby no my gdzieś tam współpracujemy wtedy z takimi miejscami na zasadzie wymiany doświadczeń, nie wiem, wspierania się w jakichś działaniach czy w zamianie promocji. Natomiast są takie miejsca, które tych wolontariuszy potrzebują, nie wiem, raz w roku, dwa razy w roku i jakby tworzenie całej struktury na to logistyki jakby jest nieopłacalne, stąd na przykład taka właśnie wtedy współpraca, że oni się do nas zgłaszają, potrzebują, mówią, tak, potrzebujemy na te akcje w takim dniu, czy do takich rzeczy tyle osób i tak dalej, czy macie kogoś, kogo można gdzieś tam podesłać, tak, więc jakby no, taka współpraca, no i ona oczywiście taka współpraca musi być stała, tak, to znaczy no, jakby zarówno w momencie gdzieś tam inicjowania współpracy, kogo potrzeba, no ale też później sprawdzenia, co działa, co nie działa. No i też gdzieś tam, nie tylko w tym kawałku, tak, wolontaryjnym, też trzeba gdzieś tam mieć ten kontakt, no bo my no, też tworzymy w tym momencie już od kilku miesięcy takie międzysektorowe partnerstwo dla młodzieży, które skupia jakby osoby z organizacji pozarządowych, z instytucji publicznych, kultury, sportu, ale też szkół chociażby, czy nawet osoby z urzędu, czyli też jakby z tej takiej stricte administracji, z harcerstwa i innych organizacji, które jakby no, trochę, żeby się właśnie zebrać, spotkać, poznać, wymienić zasobami, informacjami, uczestniczyć we wspólnych szkoleniach, bo to też jakby często jedna organizacja coś wie, a druga nie. Więc jakby no, to jest cała taka grupa, która wokół właśnie pracy z młodzieżą się integruje. No i też jakby to jest dla nas też sposób na informowanie o tym, że ten wolontariat prowadzimy, tak? I wtedy też no mamy do siebie też przede wszystkim zaufanie, tak? Pomiędzy instytucjami, organizacjami, że faktycznie my też posyłając jakiegoś wolontariusza, wolontariuszkę w jakieś miejsce, no też wiemy, że tam będzie w porządku, no bo to też jakby no, też o bezpieczeństwo w innym miejscu trzeba zadbać, także no to budowanie partnerstwa, na pewno budowanie współpracy jest istotne i no i też taka właśnie no gdzieś tam otwartość, wyrozumiałość na różną specyfikę w tych miejscach. A czy pracujecie w tym zakresie z innymi centrami wolontariatu lub czy w ogóle w waszym otoczeniu są lokalne centra wolontariatu? No u nas akurat w powiecie zgierskim nie ma lokalnego centrum wolontariatu. Współpracujemy tutaj z centerkiem oczywiście, jeżeli chodzi o no, czy jakieś szkolenia, czy różne spotkania, czy jakby no, całą też tę logistykę wolontaryjną. U nas akurat lokalnego centrum wolontariatu nie ma. Trochę my próbujemy coś takiego stworzyć, to znaczy, żeby faktycznie być jakby tak, no wolontariuszy nie tylko angażować w swoje działania, ale też jakby no, dzielić się nimi z innymi miejscami, tak, więc jakby no to tak też widzę rolę Centrum Wolontariatu, tak, więc no wiem, że tutaj w ramach Korpusu Solidarności jakby no są różne ścieżki do tego, żeby gdzieś tam te lokalne wolontariaty wzmacniać, no więc myślę, że to jest kwestia przyszłości, żeby tak się zadziało u nas. A co byś poradził innym liderom, którzy na przykład myślą o stworzeniu takiego lokalnego centrum wolontariatu, o zarządzaniu takim podmiotem, od czego warto zacząć, jakby budować taką strukturę, taką formę działalności? No myślę, że przede wszystkim o sprawdzenia stanu zastanego, w sensie rzeczywistości, tak mówiąc sobie rynku trochę, tak, czyli jakie są miejsca, jak ten wolontariat w danym momencie funkcjonuje, bo czasem się zdarza tak, że lubimy uważać otwarte drzwi i zamiast wspierać istniejące jakieś miejsca, to chcemy tworzyć nowe, więc to jest na pewno pierwsza rzecz, czyli rozeznanie, jak to w danym momencie funkcjonuje, no i też idąc za tym, czego potrzeba, tak, czyli jakby tak zakładam, że takie lokalne centrum wolontariatu czy jakiekolwiek inne partnerstwo wokół wolontariatu, no w każdym miejscu może mieć inny charakter i inne potrzeby, tak? Więc jakby no to jest też ważne, żeby mając wiedzę o tych zasobach, no budować takie centrum, takie partnerstwo, no szyte trochę na miarę danego miejsca. Jakby to jest zawsze też istotne, no bo jeżeli to ma działać tak naprawdę dłużej i w dobrych efektach, no to musi jakby mieć osadzenie w lokalnej społeczności, tak? Znaczy trudno jest jakby przywieźć coś w teczce z zewnątrz po prostu i tworzyć, tak? To musi wydobywać się faktycznie z tych miejsc, tych organizacji, z tych ludzi przede wszystkim, którzy są na miejscu, no opierać się właśnie o to zaufanie, czyli no, rozeznać to pierwszy krok i dwa, poznać kto jest, tak? I to tak bezpośrednio na spotkaniu twarzą w twarz po prostu sprawdzić kto działa, czego potrzebuje, jak to stworzyć, żeby faktycznie to też miało później takie wzajemne zaufanie i dobrze funkcjonowało. Bardzo Ci dziękuję za te fachowe i merytoryczne wypowiedzi. Cieszę się, że to akurat tutaj Ty otwierasz nasze pierwsze webinarium w nowym projekcie, bo naprawdę tutaj bardzo dużo ciekawych wypłynęło takich informacji i inspiracji dla innych liderów, dla kogoś, kto by chciał takie centrum otworzyć. My oczywiście będziemy w ramach tego projektu tutaj wspierać przez kolejne lata, wzmacniać sieć lokalnych centrów wolontariatów w naszym regionie, no bo ostatnio, szczególnie po pandemii, gro z nich no, pozamykało się i chcemy to zreaktywować, także myślę, że to też takie będzie fajne i pobudzające dla innych, którzy chcieliby po prostu zacząć lub wznowić swoją działalność, także dziękuję Ci serdecznie. Dzięki bardzo, no i powodzenia w tworzeniu oczywiście, jesteśmy do współpracy. Dla Was również, żeby ta młodzież dalej działała i prężnie się rozwijała tak jak to robicie, bo to naprawdę jest super forma aktywności i spędzania dla nich czasu, a także rozwoju ich różnych umiejętności i pasji. Gościem dzisiejszego spotkania był Adrian Skoczylas, prezes Stowarzyszenia EZG. Jeżeli podobało Wam się nasze spotkanie, łapka w górę, subskrypcja naszego kanału i wsparcie na Patronite. Wszystko będzie w linku, w opisie. Także wspierajcie nas, bo tutaj chcemy realizować dla Was te fajne spotkania z takimi gośćmi jak Adrian. Także do zobaczenia za miesiąc i dzięki jeszcze raz za spotkanie. Cześć.